Siemaneczko, witam was kochani serdecznie, Irok jest z tej strony, dziś o zaś tą ziołką będziemy gadać. Asia się zajmuje, no tak jak na wcześniejszym nagraniu, podlinkuję pod tym filmem, pójdzie na pewno cała seria nagrań, Aśka. No, na pewno. Dzisiaj trochę porozmawiamy, bo to chyba bardziej na zasadzie rozmowy będzie niż wywiadu i... A gadamy po śląsku, nie? Tak jak przystało, A czy to jak to dobra, będzie? ja Bo teraz tak. jak już to ciągniemy po śląsku, wiecie, no mam nadzieję, dziękuję Wam też bardzo, żeście takie fajne komentarze zostawili, że jednak możemy tak se po śląsku pogodać, nie? Jo, ta dziołka teraz powiem, że na bruzupie, że je chowano też. Ja, brudu Na patrzę bruzupie i na łodzionka, to tak do. dziołka, a my go dali bruzupa. Ja. No. Dobra, gadamy na poważny temat. Pogadamy się o tym. O tym, co też jakiś czas temu mnie dotknęło, ale coraz więcej chłopów też do mnie dzwoni z taką kurwicą aż czasami. Tak się to dzieje niestety, że coraz częściej słyszymy, że jak chłop chce, żeby jego baba była w porządku, to on musi zadbać o odni nastrój. On musi, nie wiem, brać na romantyczne rzeczy. I on jest odpowiedzialny za to, żeby baba miała dobry nastrój. Jak chłop coś zrobi źle, no to zaraz to jest przez chłopa wina i wszystko kurwa na tych chłopów jest ściepywane. I ja powiem tak, ja rozumiem, że w relacjach, w związku powinno być, że jeden o drugi go dbo, ale no na godołek z tymi synkami, oni mi go dali tak, no słuchaj, ale jak ja już słyszę, że ja mam nad sobą pracować, przerabiać wewnętrzne dziecko, to wtedy moja baba się zmieni. I baby się tego nie chytają, tej roboty, no bo te biedne hopy wpadły w taki tyn, że teraz biorą sprawy w swoje, biedne hopy, ja? Biorą sprawy w swoje ręce i już kopią w tym wszystkim, i są jakaś tam poszło w tym kierunku, no i potem tak się pokapował, kurwa, nie tędy droga, to ile idzie, ile wiesz, taki obwinianie się, że teraz to wszystko, kurde, przeze mnie. I kaje ta kobieco energia, kaje ta moc, teraz powiedzmy, dzioka. Arek, bo to jest poważny temat. Daj mi ta szklanka wody, bo ja. Ją wyda naprawdę. To... Muszę się polać, bo wytrzeźwiała jeszcze przez przypadek i co potem będzie? Jeszcze głupot tu naopowiadam i co będzie wtedy. Także wiesz, że ja. Muszę też tu trochę popijać. Muszę się popijać, bo to jest rychtyk poważny temat. No i ja ci powiem tak. Tak, żeby wszyscy widzowie też o tym wiedzieli, że wszystko, co ja tu godzę, to są moje doświadczenia osobiste i tak. Żaden mi tu nie ma wierzyć na słowo. Wszyscy mają badać siebie, mają se sprawdzać, czy to z nimi rezonuje, a ten rezonans, jakby tak powiedzieć, jak to odczuwamy, to jest coś takiego, że się tak otwiera ci wszystko w środku, klatka piersiowo, ciało ci się rozluźnia i czujesz taką wewnętrzną radość. Jest, taki to jest, to jest to. I to jest ten rezonans, nie? Czyli jak badajcie siebie, sprawdzajcie, czy to tak z wami rezonuje. I ja ci powiem tak. Czy to tak gro, no, czy to, bo ja też używam takich słów może międzynarodowych, które już w tym świecie takim duchowym, w tym rozwoju działają. I teraz tak, na te twoje pytanie, ja mam tako bardzo, powiem szczerze, mam tako jedna wielko pragnienie, jedne wielki, żeby doszło do czegoś takiego, żeby była tako unia między męskim a żeńskim. Bo my byli w jednym czasie w matriarchacie, byliśmy potem w patriarchacie, potem przyszły jakieś emancypacje, teraz jest dużo o tej kobiecości. Ja zaś po tej drugiej stronie mam to samo co ty, bo też zaś wierzę w kręgach kobiet, które cały czas tylko nad sobą pracują, pracują, pracują i też słyszą to samo co wy słyszycie, nie? Że my musimy się zmieniać, my musimy to wszystko zrobić. I ja ci powiem szczerze, w ostatnim roku doświadczyłam takiego przyspieszenia właśnie w tym temacie tych związków, nie? Bo to jest bardzo szeroki temat i ogodą, że my nie skończymy na jednym odcinku. No na to już walimy następne, także spokojnie. Ja, no teraz, żeby się to wszystko nie pokićkało, bo tu jest tyle aspektów i każdy człowiek jest inny, każdy jest taką indywidualnością i są ludzie na przykład, na których patrzy, że mają udane związki, nie? Ty to widzisz z zewnątrz, nie? Ty nie wiesz, co tam do środka, ty tam nie wiesz, co tam w środku jest, rychtyk. I wszyscy ich tam podziwiają, ale też każdy inkarnuje z jakimś konkretnym tematem w życiu.
Jedni inkarnują po to, żeby właśnie w tych związkach się sprawdzać, żeby tam doświadczać tych pewnych takich tarć. Inni mają te związki ogarnięte już z tamtych żyć może i już tak nie muszą tutaj do końca. Ale teraz jest taki czas, w którym my są i ja twierdzę, ja to mocno czuję, że my mamy przestać już teraz walczyć, chłop z babą. Ja chcę, żeby doszło do takiego momentu, że dojdzie do takiej totalnej unii między nami i my wszyscy zrozumiemy, o co tu w tym wszystkim chodzi. I ja ci powiem, jak ja to widzę. Jo. Już razy popić, bo zaś wytrzeźwieja i co będzie. Jak ty tam będziesz popijać, to coś pijasz, że mogę do końca nie dojechać. Jeszcze mi, on mnie tam ostatnio wystawił na tym dworni, a ja już miała ciąpy na wysterczku, żeby mi o mało tam żyć przymarzła na tej ławce. I teraz prosiłam go o to, żeby mnie tam na ta zima nie wyciągał, bo bych nie umiała pogodać. Czyli teraz wracając do tematu, ja to tak widzę, że nie ma czegoś takiego, że jeden ma się zmieniać w związku, w relacji. Takiego czegoś nie ma. I oto widzę tak, że my musimy obydwoje, obydwóch tych ludzi, którzy się tam spotykają, czy są w tym związku, oni muszą obydwoje wziąć odpowiedzialność stuprocentowo za siebie. Ja. W 100% muszą wziąć odpowiedzialność za siebie, za swoje wewnętrzne dziecko, za swoje wewnętrzne rany i cienie i za to, że nie ma na zewnątrz nic, co ty dostaniesz. Ja. Wszelkie oczekiwania, jak będą w związku, jakiekolwiek oczekiwania, to jest chujnia. To się skończy na totalnym, no, totalnym rozpierdolu. Dlatego, bo my tak żyli cały czas do tej pory. Ty mi daj, ja ci dum. Tak to działało. Coś ale... za coś i no. Było, ja ci powiem, wiesz co to jest junkie? Po polsku nie ma czegoś takiego słowa junkie. To jest tak zwany narkoman. Okay. Który jest na ciągu. I to są wszystkie. Ja siebie do tego biera też, bo ja też tak była do jakichś tam momentu, aż zrozumiałam, o co chodzi, że my są takimi narkomanami, którzy na zewnątrz pragną miłości. Wszyscy ludzie, którzy tutaj przyszli na ta planeta, oni zapomnieli, kim są, że my przyszli stamtąd, kaje prawdziwą miłość, bezwarunkową miłość. My to wszystko zapomnieli, uspali nas. No i teraz było dzieciństwo, wszystko tam, oczywiście rodzice tak samo jak już my go dali w tamtym odcinku, oni też nie wiedzieli. No. I tam była cały czas miłość warunkowo, czyli my jako dzieci, żeby przetrwać, musieliśmy stworzyć sobie pewne mechanizmy przetrwania. I tymi mechanizmami przetrwania były maski. I te maski mamy do dzisiaj. I tak to jest, że tak jak to w ostatnim odcinku już go dałach, że ten dorosły człowiek ma te ciało dorosłego, a w środku jest to zranione dziecko spragnione miłości, uznania, poczucia wartości, uwagi. I te maski, co my nałożyli na te gęby, to był maska kameleon, czyli ja się dopasuję do tego otoczenia, żeby była kochana, żeby mnie zaakceptowali. Maska... jakiś uciekinier ciągły, że uciekł, albo ja sama, Zosia Samosia, maska, albo maska, no co tam jeszcze może być, byda grzeczno, nie byda się odzywać, nie byda przeklinać, bo jakby da klnąć, to mnie nikt nie będzie lubił, powie ta wulgarno, ona jest taka wulgarno, to będzie baba do dupy, nie? I my przestali być naprawdę sobą i stworzyliśmy sobie te wszystkie mechanizmy. I teraz wchodzimy wszyscy jako te małe dzieci, wewnętrzne dzieci, które nie są uzdrowione, które uciekają od swoich ran, wleźliśmy do związku. I teraz jest baba, jest chłop, on ciągnie za sobą cały swój ród tych wszystkich programów, tych wszystkich uwikłań ze swoją rodziną, z mamą, z tatą, z tym wszystkim. I teraz baba przychodzi to samo i jest dup. I możesz robić, co chcesz, możesz też wychodzić z tych związków, szukać innej. Ale to cały czas będziesz tak, no to cały czas będziesz miała to samo. Teraz chodzi o to, ty możesz mieć blond włoskami, babka, możesz mieć z cyckami takimi, z dupą taką. Zmiany, a ty będziesz cały czas dostawał w lustrze to samo. Aż tego po prostu nie zobaczysz i nie zrozumiesz jednej rzeczy najważniejszej, co jest do mnie. Wziąć odpowiedzialność za mój cień, za moje potrzeby, ja w 100% mam zaspokoić wszystkie swoje potrzeby. Tak samo facet.
I w tym momencie jest bajka, co się wtedy będzie działo, jak teraz dwóch dorosłych, odpowiedzialnych za siebie, którzy są odpowiedzialni za swoi wyzwalacze, jak odpalają, wtedy, jak oni się wtedy spotkają na wysokości oczu tych dwóch ludzi i chcą prowadzić ten związek ze sobą, to nie znaczy, że będzie teraz tutaj będzie high life. To będzie, nie będzie high life, ale będą piękne chwile. Ale będą też wyzwania, tylko że w tym momencie te wyzwania będą tak wyglądać, że nie będzie ty chuju głupi, tyś mi to zrobił. No. Tylko będzie, a coś ty we mnie wywołała, co to ze mną zrobiło, aha, dobra, to ja idę do izby innej, siedna se z tym wewnętrznym dzieckiem i te wewnętrzne dziecko też, uwaga, bo to jest też słowo umowne. Bo właśnie z kuli tego ja sobie zapisał, że mam poruszyć właśnie ten temat wewnętrznego dziecka. Bo to, ja, ty sobie tam chlapaj, a ja będę teraz tak chwileczka, teraz mojej strony. No. Co do mnie to wewnętrzne dziecko, bo wszyscy o tym pierdzielą, a mało kiedy tak na serio wie, o co w tym wszystkim chodzi. Wewnętrzne dziecko to są tematy, które my przeżyli w ciągu tego życia, w ciągu naszego dzieciństwa, które zazwyczaj zostały wyparte przed nasza świadomość, wciepane do podświadomości. One se tam są, bo nasza podświadomość, umownie przyjmijmy, że to jest 90% naszego życia, jeśli żyjemy z poziomu nieświadomego, to wtedy steruje właśnie podświadomość te wszystkie programy, ten cały burdel, co tam mamy. I to jest właśnie to są takie momenty, w których my na przykład zostali upokorzeni. W których się nam na przykład, nie wiem, zrobiło przykro, kiedy my nie umieli przełknąć i nasz mózg działał tak, żeby my umieli przetrwać, on to skasował z naszej świadomości, wkiepał to do podświadomości, czyli załadował gówno pod dywan, przykrył dywanem, uklaskał. No i teraz udowodnimy przez całe życie, że to gówno nie śmierdzi i się nic nie wydarzyło. Tak. I o to widzę tak samo jak ty. I teraz jest taki ważny, jeden ważny aspekt, który też jest taką pułapką duchową, bo pułapka duchowa u niektórych ludzi wygląda tak, że my mamy tylko pozytywnie myśleć i poprzez myślenie, poprzez programowanie siebie, pozytywne afirmacje, my będziemy mieć tylko te pozytywne rzeczy. I tu jest pułapka taka, że właśnie to, co jest w tej podświadomości, to wychodzi na podstawie naszych doświadczeń z zewnątrz. Czyli nawet jak ja będę pozytywnie myśleć, a ja pod spodem mam te wszystkie główienka ukryte i ja nie będę świadomo tego wszystkiego, no to w tym momencie się rozjada, bo i tak te ciało bolesne, czyli te nasze rany, one będą wypływać, bo one chcą się uzdrowić, nie? I teraz tutaj kluczowym jest właśnie ten partner, to jest sprzymierzeniec nasz. Czyli do ciebie kobieta, czy do mnie mężczyzna, to są nasi sprzymierzeńcy. Jeżeli my ich będziemy z tej strony widzieć, że oni się pojawili w naszym życiu, żeby nam pomóc się uzdrowić. Nie ma nigdzie trudniej uzdrowić się, jeżeli chodzi o miłość. Bo my możemy z każdego miejsca uciec, nie? Możemy uciec z miejsca pracy, kiedy nam jakiś tam pracodawca nas trigger to ten tak zwany, czyli ten wyzwalacz robi. Ja mogę stamtąd uciec, zmienić pracę. Ale jeżeli moje serce otwiera się na jakiegoś człowieka, i tutaj chodzi teraz konkretnie o związki, bo są związki takie, że my się ukrywamy w jakimś związku, gdzie ja się nie muszę angażować. I wtedy moje rany nie są dotykane. I tam mogę przetrwać 20 lat w takim związku. To są takie związki tak zwane kontraktowe. Czyli spółka z o.o., nie? Z ograniczoną odpowiedzialnością. Ja się nie angażuję, bo moje serce nie zostało otwarte, bo to facet otwiera kobiecie serce. Tak to działo. I nie wchodzimy teraz w emancypacja i w równouprawnienia, bo pewne role kobiety i mężczyźni mają. To potem jeszcze do tego nawiążemy. Teraz wracając jeszcze do tego wewnętrznego dziecka, nie? Bo to my tutaj, żeby my nie pomieszali. Ale teraz właśnie najwięcej transformacji dzieje się, kiedy spotykamy się z człowiekiem, który niesamowicie rezonuje z nami na poziomie serca i stamtąd nie idzie uciec. Bo wiele ludzi ukrywa się w związkach, które nie są mocno taki aktywne, jeżeli chodzi o tutaj czakra serca, bo mają lęk przed bliskością. I to są relacje, które trwają ponad 20 lat, dopóki się nie obudzisz i nie zobaczysz, albo spotkasz kogoś, który ci zrobi taki boom, nie?
I teraz wracając jeszcze do tego wewnętrznego dziecka, żeby to tutaj zostawić na razie na boku, to, co że tutaj nawiązała do tego, Już to mówię. bo to jest taki temat bardzo, który ja dobrze znam i to można określić jako te bliźniacze płomienie, to są wszystko koncepty, tak żeby była jasność, bo to mogą być takie pułapki, że tam ludzie są uwikłani przez całe życie i potem ci powiem, o co tam w tym wszystkim chodzi. To nie chodzi o to, żeby dojść do tego, do tej jedności. Tu chodzi o ciebie. Przede wszystkim o ciebie. O to, żebyś ty dotarł do tego, że tyś jest dla siebie jedynym źródłem miłości. Jedynym źródłem przyjęcia. I ty to musisz zrobić do siebie. Ta kobieta tego nie może zrobić za ciebie, ani facet do kobiety tego nie może zrobić za nią. I teraz wracając do tego wewnętrznego dziecka, to jak ty żeś powiedział, te wewnętrzne dziecko właśnie tworzy się na i teraz, żeby była jasność, że ci, co mieli udane dzieciństwo, że oni byli tak fajnie. Nie. Tak nie jest, bo my, ci, co mieli te dzieciństwo takie trudne i pod górka, to ono było specjalnie zrobione, bo my mieli poligon taki przygotowawczy. I to tu się mają ci ludzie być wdzięczni za ten czas. Ale w tym momencie oni mają trochę trudniej pod tym względem, że te wewnętrzne dziecko, ten aspekt cienia jest bardziej wytworzony. Tam jest więcej ran, tam jest więcej tych wszystkich takich ciężkich przeżyć, ale to ich kwalifikuje do tego, żeby oni się szybciej obudzili, bo poprzez ból my się budzimy, nie budzimy się w strefie komfortu. No to słuchaj, ja napisałem taką pracę, czekaj, to było na koniec liceum, nie wiem jak się to kurwa tam nazywało, na maturze, o, praca maturalna, napisała, jak cierpienie jest jedynym sposobem zbudzenia duszy ze snu. Ty, ja to w liceum już napisał na ten No, temat praca, a ja o tym nie wiedział. no. No i teraz właśnie teraz godą po śląsku albo po polsku, A jak to teraz tak, powie, teraz już tak. piero nie, ja się muszę trzymać, bo tak nie ma rzeczy Ale to dobrze, że... zwyczajno, Dobrze, że i to... mogę godać po śląsku, po tym mi tam godają, że ja nie umiem gwarą godać, nie? A pierdolą głupoty. Ja powiem tak. Godzimy tak pół na pół, Żeby żeby nas się wszyscy zrozumieli, zrozumieli, a... bo my was wszystkich tam akceptujemy, kochamy i tak dalej, nie, my chcemy jedno być sobą, nie? Ja. No i teraz ja wracam jeszcze do tego wewnętrznego dziecka, że jest coś takiego, że Poczekaj, ja jeszcze jedno chcę no. powiedzieć. Bo ja bym chyba użył słowa pierdolą, ja? No. Ja pierdolę, to jest mówią głupoty po No naszemu. To właśnie, tak, nie ma nic ja. obraźliwego. To nie ma nic obraźliwego. I teraz wracając jeszcze do tego, właśnie do tego wewnętrznego dziecka, to tak to wygląda, że my mamy wewnętrzne dziecko cień, to jest tak zwane dziecko cień i dziecko słońce. Te dziecko słońce, każdy z nas przeżyło też dobre chwile w dzieciństwie. Mamy taki w pamięci, Ja. że coś my tam zakodowali dobrego. I te wewnętrzne dziecko, tak żeby była jasność, to jest słowo umowne. Tak jak powiedziałaś, a co się do tego składa? Składają się wszystkie przekonania i programy. Ja. I to jest najważniejsze, zrozumieć to, jakimi mechanizmami my są kierowani, bo my nie są rychtyk sobą do końca w 100%. Ale ja nawet wykładał, że w ogóle my nie My są nie są, sobą, zlepkiem doświadczeń innych dopóki ludzi, my nie? zaczynamy być tego świadomi i wtedy dopiero się zaczyna jazda na roller coaster bez Ja. trzymanki. Bo wtedy dopiero zaczynasz brać ta odpowiedzialność właśnie w 100%, nie przerzucać tego, tyś mnie zranił, tyś mnie zdradził, tyś No. mi to zrobił, czy tamto żeś mi zrobił. Nie? I też nie wchodzimy zaś tak głęboko, że wszystko dzieje się, że to jest te odbicie lustrzane. Nie? O, to też następna No to pułapka, czyli. powiem, bo po tym, Ale na czym to to polega. może te lustrzane odbicie sobie zrobimy w osobnym No nagraniu, bo o tak. tym też będzie grubo No pogadać. A to tu. jest pułapka taka, że możecie się tam tak Ale uwikłać. dużo ludzi w to wpadło. Bo ja takie w skrócie powiem, nie? A propos tego lustrzanego odbicia. No to załóżmy, że jest taki, wiesz, przerobiony, chodzący Jezus na tym świecie. Powiedzmy, że tacy ludzie łóżka są w tych okolicach. Budda, czy jak zwał, tak zwał. No to wtedy jakby to działało tak zawsze na zasadzie luster, to by reszta ludzi znikła. No to by znikła z jego otoczenia. No i teraz właśnie to polega na tym, żeby tylko krótko na to powiedzieć, jest takie prawo wewnętrzne, które mówi tak jak w środku, tak na zewnątrz. Nie idzie to w drugą stronę. I teraz na przykład, jeżeli chodzi o to lustro, to tutaj jest ta pułapka, że oni to tak właśnie interpretują, ale ja zawsze godzę, bo tak może ktoś powiedzieć, facet mnie zdradził, nie? No to mają takie te lustro odwracane, Kajo się zdradzą, albo Kajo go zdradziła. I to jest bullshit, tego nie idzie tak przełożyć. Bo ja to przekładam na to,
jak mnie to dotknęło, bo może mnie to wcale nie dotknęło, jak on mnie zdradził, bo mam tak wysokie poczucie już swojej wartości, że powiem, no to idź do tej innej kobiety, mnie to nic nie robi, bądź szczęśliwy. Ale oczywiście większość nas kobiet ma swoje tematy z poczuciem wartości i nas to mocno dotknęło na przykład. I w tym momencie robię sobie porządek ze sobą, nie? On pokazał mi coś, uruchomił moja rana, ja mu jest za to mega wdzięczna, przykład, i mu podziękuję, bo on mi ta rana wyciągnął na powierzchnię, bo ja by przez, gdyby nie on, to ja by tego nie zauważyła. I teraz co ja robię? Nie robię, szukam, kajo siebie zdradzą, albo kajo kogoś zdradziła, tylko co to ze mną zrobiło? No to jest jeden to aspekt. To jest taki aspekt, gdzie każdy reaguje inaczej, bo każda kobieta reaguje inaczej na zdradę, ona inne ma odczucia w tej kwestii, bo ja mogę czuć na przykład na poziomie, na przykład jak facet idzie do innej kobiety, odwraca się do mnie plecami, i idzie do innej kobiety i z nią na przykład chce żyć, to ja mam na przykład inne wyzwalacze niż może ktoś inny, nie? U mnie na przykład odpali jakiś program, który jest moim takim słabym punktem. Ale obecnie to właśnie to zawsze tyczy ludzi naprawdę świadomych, bo ja oczywiście powiedziałem, że tylko też o jednym aspekcie. Natomiast do tej sytuacji, no to ja bym sobie zadał pytanie, dlaczego do tego doszło? Też, ale... Wiesz, co ja zrobił na przykład źle? No właśnie, tu jest, widzisz to, co ja zrobił źle, to jest te nasze myślenie katolickie, to jest to, co oni nam włożyli do komórek, my to mamy z pokoleń na pokolenie przesuwane. Może źle, właśnie, źle, że powiedziałeś źle, natomiast chodzi o to, żeby my też sobie chwycili autorefleksa i też brali odpowiedzialność, że to nie jest tak, że dobra, se poszło i tam w pizdu, a z drugiej strony tak naprawdę baba go przez w ogóle nie widziała, tak by iść do roboty, zapierdalej, ja się zajmuję dzieciami, no i nie ma rekty tego związku, ja? No tak. I to są częste przypadki, jest tak. Przypadki rozwodu, nie? Jeżeli chodzi o zdradę, to zawsze jest dwóch do tego. Nigdy nie ma jednej osoby, która to robi. Ale teraz jeszcze są aspekty wyższe niż to, co my tu widzimy na tym poziomie. Bo z poziomu duchowego mogą jeszcze tutaj zaistnieć aspekty taki, że gdyby do tego nie doszło, to ta kobieta nie zaczęłaby się rozwijać na przykład. Są te aspekty wyższe, wyższej takiej jazdy jakby. Inaczej, świat, żeby nas zmotywował do tego, o może wszechświat, żeby wiedział wszechświat, czy tam taki wszechświat, żeby nas zmotywował właśnie do zmian, do rozwoju, no często, gęsto przydupi nam tak po głowie, po organach, że się w głowie nie mieści. No tak, i powiem Ci jeszcze jedna rzecz, jeżeli do tego dochodzi, teraz tak, żeby widzowie nasi nie brali tego za słowo, bo tutaj, tak jak powiedziała, w tym czynniku, tam jest tyle tych czynników, że tego nie idzie i ona na przykład nie jest za rozpadem, nie jest za tym, żeby się ludzie rozstawali, ale czasami nie ma innej drogi. Czasami ta osoba długo Cię hamuje w Twoim rozwoju, na przykład albo już nie pasuje do Twojej wibracji, jakby do tego Twojego, bo my się przyzwyczaili do tego, że się żenia, czy wychodzę za mąż, do końca życia będę z tym człowiekiem. Nie? To a jest nie, taki Acia, nie, nie ciule, bo w dzisiejszych czasach, ja sorry, ciule. No nie ciule. No to... Ja ciulą to... Ale poczekaj, no ciulą, tak jest. Czyli opowiadali... Ja, oni wiedzą. No, a wiedzą, dobra, to nie będę tłumaczyć, ale to... W dzisiejszych czasach je moda i właśnie je w drugą stronę godą, bo je moda tako, że nie wiem, coś nie pasuje, to kupna w życiu biera następnego, no następną, to taki wiesz, wygodny, rozwodów wpizduje. Jo jest z innej daty, nie? Bo jo jest trochę już z tej starszej daty. Czyś tam dinozaury zatoczyła. Ja... Czy te uszy mi zostawiło? Ja jest z tej starej daty, że bez trudno... Powiem tak, że też zależy od człowieka danego, nie? Bo każdy, tak jak tu godum, każdy ma inne programy. Ale obecnie co się wydarzyło, bo teraz, żeby to chycił, to o czym ty godzisz, ja? Kiedyś, cofając się tam do zadku, jak baba chciała od chłopa odejść, to ja pierdzielę, to był w ogóle kosmos jakiś, co ona robi i wiesz, i w zasadzie... Ale to jest do dzisiaj. To jest do dzisiaj i ci to godum jak buncyk, bo tak, teraz... To skąd te rozwody? Teraz jest plaga. No to ja nie wiem, ja wiem, że jest plaga rozwodów, ale ja wchodzę głębiej w ten temat i ja ci godzę z mojego punktu widzenia. Dobra. Bo teraz, Godo, ty stoisz w butach faceta, ja stoję w butach baby, ale ja stoję w butach baby mnie.
bo jest tysiące Ciebie. innych kobiet, które Dobra. mają inne programy, mają inne w głowie nie wiadomo co i o to godzą z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia kobiet, które do mnie się zgłaszają do pracy ze mną, z tym wewnętrznym dzieckiem i widza, oczywiście też z tego tytułu, że przychodzą do mnie podobne osoby do mnie, które przerabiają podobne tematy, powiem Ci z punktu widzenia kobiet, które odchodzą, one mają mega problemy z tym, bo, z tym, że mamy straszne lęki o przetrwanie. Mamy to bardzo mocno w komórki wbudowane i niech tu mi baby, co niby są w związkach, niech się lepiej nie odzywają, bo nie mają tego dotkniętego, tego tematu. Bo w momencie, jak ja było, ja to mam i ta strona przeżyto, i tamta strona przeżyto. No to godę, godę. Bo ja... no, taką mam przeżyto strona, że była w bezpiecznym związku 23 lata i nigdy nie dotknęła tych ran i tych programów i tych rzeczy, które mnie dotknęły później, jak zdecydowała się odejść od męża. Nie dlatego, że był zły, nie dlatego, że mi coś tam zrobił, tylko dlatego, że po prostu nie pasowało już pewne rzeczy ze sobą. I to też trzeba mieć jaja i odwaga powiedzieć stop, tu i nie dalej. I miałam kurewski problemy ze sobą, żeby to przeskoczyć. Miałam mega poczucie winy, mega. Ale wiedziałam, że albo stanę po jego stronie, albo się poświęca kolejne lata, poświęca coś z siebie, swoja część gdzieś tam, ale ten lęk był ogromny przeskoczyć na ta drugą stronę i wiem, że zaś tu będą baby, które mnie będą oceniać. Wychowałam troje dzieci, znaczy się dwoje dzieci wychowałam, urodziłam troje i pracowałam w czasie tego małżeństwa i zarabiałam też pieniądze, ale przejście z momentu tego, że od niego on mi dawał poczucie bezpieczeństwa, ja zbudowała poczucie bezpieczeństwa na mężczyźnie. I to był mój błąd. A to trzeba robić na przykład z mężczyzną, a nie na... Ale ja z nim to robiła, tylko ja nie była świadoma tego, ja nie dotknęła tych ran nigdy, bo to nie było mi potrzebne w tym momencie. W tym momencie nigdy nie została postawiona w takim momencie, że ja teraz byda sama. I to nie chodzi teraz, żeby tu zaś wszyscy zrozumieli. Bycie samą i bycie samą to są dwie różne rzeczy. Bo bycie samą, ja tylko jak była w związku, to no, cieszyła się, że mogła sobie pora dni być sama, pójść do lasu, no. Cieszyła się z tego. Ale w momencie, jak ja została sam na sam, jakby zobaczyła sam na sam ten moment, że ja teraz jest zdano sama na siebie i z mojego wyboru, z moją odpowiedzialnością. Nie, że ktoś mi coś zrobił, tylko ja to wybrała, tak? Wyszła z tej strefy komfortu, bo tam mogła być jeszcze 20 ponad lat, do renty miałaby życie ustawione, ale ja stamtąd wyszła i po prostu stanęła twarzą w twarz z największym lękiem świata kobiety. Bo kobieta ma bardzo głęboko w komórkach ustawiony taki program, że ona bez mężczyzny nie przeżyje. I to wychodzi mi w sesjach z kobietami, które są ogarnięte finansowo, które żyją same, są samodzielne. One mają bardzo, bardzo, bardzo głęboko ten lęk zapisany w komórkach. No ja, ale one wtedy często gęsto uważam zaś ta męska energia. I to się wtedy... Tutaj jest bardzo, tutaj Ci powiem, że do nas jest bardzo trudno odnaleźć ta równowaga, bo my się boimy. Skrajność, skrajność. Nie, ja Ci powiem, ja się strasznie się boimy, że my nie przetrwamy. Mamy to w tych komórkach mocno zapisane. Odpalają nam te programy taki z tych naszych prababć, że one brały na siebie gwałty, brały na siebie różne przemocowe związki, brały na siebie wszystko, żeby tylko nie odejść, bo się boły po prostu, że zostaną albo pożarte przez zwierzę, albo z głodu zginą i te dzieci od nich umrzą. Dlatego to jest bardzo, to jest w nas fest głęboko zaszyte i my, dopóki kobiety tego nie uzdrowią, to nie będzie po prostu tych związków takich na takiej świadomości, że one nie będą, bo ja Ci powiem, co jest takiego, żeby się tu nie pomieszała, że dużo kobiet, one godają, że Cię kochają i tak dalej, a idą z tego mechanizmu, żeby zostać zaopiekowane i żeby przetrwać. Tam nie ma tej czystości takiej w tej, że te dwie osoby dorosłe, ten facet, który się oddzielił od matki, mimo tych instynktów, że szuka mamy, no. są o siebie umi zadbać, o swoje rany, o swoje lęki, o to wszystko umi zadbać. Teraz się spotyka z drugą kobietą,
od której on nie czuje energetycznie, że ona go chce wyssać tylko, bo się chce podpiąć pod niego, jakby, żeby on ją przecisnął przez życie. Rozumiesz, o co mi chodzi? Ja to bo w większości te kobiety, one no nie... Znaczy, i o to mówię, o to chwycił, o, żeby... Te zakłady na przykład to są instynkty, mechanizmy, które są tak zrobione, żeby my przetrwali jako człowiek, nie? Ale to nie jest miłość prawdziwą. Miłość bezwarunkowo, którą na poziomie serca zaczęło działać na tych ludziach i tam nie ma już tego, tej zależności, że ja tam idę do tego związku, bo ten hob mi do te zabezpieczeni. Ja ci godzę z doświadczenia 90 ponad procent kobiet wchodzi w związki, żeby nie być same i żeby mieć przetrwanie zapewnione. I taka jest prawda. A u was zaś przychodzi, u was zaś są mechanizmy inne, które działają. To są te programy właśnie z tego poziomu wewnętrznego dziecka. I jak ty przychodzisz do momentu, jak zaczyna cię życie obierać w sposób drastyczny z tych wszystkich takich koł ratunkowych, bo facet jest kołem ratunkowym do kobiety, ale do was baba też jest kołem ratunkowym. Ale to ja wiem o tym doskonale. Tutaj my działamy teraz szczerze, rozmawiamy, żeby znosić rozwiązanie, bo ja wierzę, że my w tej nowej erze, w której wchodzimy, dojdziemy do tego, że my się połączymy w taki totalno unia, zespoleni się i że nie będzie... Kurwa, ja go słysza, unia. Proszę cię, bo ja nie umiem tego słowa znoić i kurwa nie wymyślę mi tu teraz, bo ja nie umiem tego słowa znoić. To jest taki przeplatanie siebie, ale nie ma tutaj tego narkomana, który chce coś, rozumiesz, że jest na głodzie. Mhm. Czyli kobieta nie musi cię dawać ci tej całej gamy tego, czego ty oczekujesz. I teraz, żebyś mnie zaś ze słowa nie chytał, bo biera to tak, że ona docierając do tych wszystkich swoich cieni i ran, ona dotyka najgorszych tych punktów siebie, tych takich, ona schodzi do piekła. Ja. I teraz się nie śmiej, bo kurwa z liścia dostałeś. Ale ja się nie umiem nieść, bo to jest pierwsze, że dobrze, ona zwalił do piekła i w piekle był. To wiem, o co to chodzi, ale gody. No. Po tym mi powiesz coś, ty tam przeżył w tym piekle, ja ci godzę. Czekaj, popija, zaś, bo zaś czyś wieja. No, i zrupa. Ja ci powiem tak. Jo, jako jo. Nie wiem, czy wszystkie baby tak mają, ale jo to przeżyła. Dotknęła, nawet umiała zarabiać pieniądze, była przedsiębiorczo całe życie, ale miała z tyłu poczucie bezpieczeństwa, że tam jeszcze jest drugi, który zarabia, który też ma te pieniądze, który oczywiście nie jest tylko po to, żeby zarabiać, bo ja nie po to wychodziła za mąż, nie? I teraz, żeby już tutaj nie mieszać w tym wszystkim, widzę to na porządku dziennym, co się z kobietami dzieje, kiedy one nie mają tego oparcia też w rodzinie, na przykład nie mają oparcia w innych instytucjach, bo w Polsce tego nie ma za bardzo. I teraz nie godzą, nie chytajcie mnie za słówka, nie godzą o tych śmierdzących liniach, co ino chcą być, żeby tam ściągnąć z czegoś i z kogoś. Ja godzą o świadomych kobietach, które naprawdę chcą ta ścieżka przejść i dotrzeć do swojego źródła i czerpać wszystkie zasoby ze źródła. Czyli jeżeli dojdziemy do tego piekła, tam się spotką z tym poczuciem samotności, bo to jest iluzja, to jest oddzielenie, my mamy te poczucie oddzielenia, bo też zostaliśmy oddzieleni jako niemowlaki od tej matki i to jakaś tam się w nas zapisało, to się ten program już zapisał, nie? To jest to poczucie oddzielenia, poczucie lęku przed po prostu stratą życia poprzez to, że nie mam zabezpieczonego tego całego mojego pola, czyli wchodzimy w taki lęk, mimo tego, że umiemy kreować, umiemy pracować, ale mamy taki ogromny lęk, że się tak spinamy wewnętrznie, że i już nie godzą o tym, o ludziach, którzy są na etacie, bo oni są zabezpieczeni w ciepełku i tak dalej. Ja godzą o ludziach, którzy się odważyli wejść na ta ścieżka takiego bycia wiernym swojej duszy, to, co ja mam w życiu robić. Ja. Szukanie swojej drogi. Tak, szukanie swojej drogi. I to już nie jest przedszkole, no to już jest szkoła wyższa, bo tam musicie mieć odwagę, że tak, z jednej strony nie mam pieniędzy na życie, mogę iść na etat, mam zabezpieczony cały byt, ale tam nie mogę iść, bo moja dusza mi godzi, że ja już tam nie mogę iść, bo ja zdradzę siebie. Ino się sprzeduje jak prostytutka. Sprzeduje po prostu swoje umiejętności siebie, żeby oni mi dali pieniądze na mój byt.
I teraz, jeżeli o tego też nie zrobię na przykład i zdecyduję się iść na ten hardcore, to w tym momencie dotykam lęków, lęk przed śmiercią. Lęki egzystencjalne równają się lękiem przed śmiercią. I ja tego lęku dotknęła. To powiem szczerze, że po prostu to nie smakuje za dobrze. I nadal powiem szczerze, że to jest tak, że tego poczucia bezpieczeństwa my nie dostaniemy tutaj na tej ziemi, na zewnątrz. Nikt nam tego nie może zapewnić. No Dopóki nie. my nie dotkniemy tego połączenia ze z naszym źródłem, jogodą, tak jak ty godasz Bóg, każdy może sobie to określić jak chce, tak jak my to już ostatnio gadali. I też musimy się wyczyścić z tego słowa Bóg, bo ono jest tak poprzyczepiane, tam jest taki są mechanizmy w tym słowie, które są nam wpojone od małego i od naszych przodków. Tam jest mnóstwo tych religijnych programów i on nie zasługuje, i on nie jest dość dobro, i No. on zrobiła coś złego, teraz musiała dostać kara. I ludzie boją się żyć swoim naprawdę życiem i stanąć za sobą i powiedzieć, nie, ja nie chcę być w tym związku, bo się tutaj po prostu już nie spełnią, nie czuję tu nic, żeby tu się coś rozwijało i muszę podjąć ta straszna decyzja, bo ona ma konsekwencje cholerne. Ale teraz co jest gorszą konsekwencją? Że ty będziesz po prostu się dusić i żyć innym życiem od kogoś innego tak jakby i nie będziesz stał za sobą i po prostu twoja dusza będzie powoli, ona będzie powoli cię opuścić. No nie, że ona cię nie opuści, tylko ona będzie powoli się po prostu dystansować, nie? Bo ona, no ona nie będzie, tam wszystkie komórki muszą drgać na twój każdy nowy dzień. Ja bym tu powiedział taki cytat. Lepiej umierać z podniesioną głową niż żyć na kolanach. No, W przeniesieniu do tego i to właśnie. jest właśnie bardzo trudne. Wiesz dlaczego? Bo my są obklejeni tymi programami i tymi mechanizmami, że my tak do końca nie słyszymy tego cichego głosu, co ta dusza rychty chce. A wiesz, jak ona sygnalizuje, jak już nie słuchasz? Poprzez choroby, poprzez ból w ciele, poprzez to, że cały czas tam coś się dzieje takiego, żebyś ty spojrzał do tej rany. I na przykład nie ma plastra, chłop nie będzie plastrem. I także Ale każdej nigdy w drugą stronę, no to baba tak nie będzie samo, plastrem, no to tak mimo to samo wiesz. do was nie będzie baba plastrem, ani do baby chłop nie będzie plastrem. Jeżeli jest plastrem, to nie odrobiła lekcji. I teraz jest zazwyczaj tak, że nie wiem, czyś ty to zauważył, ktoś się tam rozwodzi, iż przechodzą prędko na inny związek od razu. Ja czuli zaś to I to tam. jest po prostu masakra. To ci ludzie, ja tak radzę wszystkim, żeby na chwilę byli sami. Bo to jest ten najlepszy moment, żeby siebie poznać, żeby dotrzeć do siebie, żeby się skonfrontować. Ale oni nie chcą, z kuli tego uciekają do No ale to następnego będą związku uciekać tak i długo, tak póki. jak nie chcą, przepraszam, ale teraz to jego chwila. Nie chcą i z kuli tego często obwiniają, bo właśnie jest twoja wina, bo uciekają na zewnątrz, zamiast No. tym palec się kapnąć, że trzy palce to pokazują, wiesz, na siebie. I ja naprawdę tego nie kumia, jak ludzie o tym wiedzą. Baby o tym wiedzą, dużo, dużo z tych przebudzonych, już świadomych o tym wiedzą, na No. przykład o tym wewnętrznym dziecku, o tym, że jest coś takiego jak rozwój, jest coś takiego jak duchowość, No. a w tym kierunku nie robią kurwa nic, albo to, co robią, to jest właśnie zajść na zewnątrz, bo ludzie sobie myślą, że przeczytają, nie wiem, jedna, druga, trzecia, piąta książka Hawkinska, nie Hawkinsa, i mamy kurwa temat załatwiony, bo on wie o tym. No teraz pytanie, dobra, no jak wiesz o tym, to weź to coś kurwa z tym zrób. No, ale to na to nie mamy wpływu, co oni zrobią albo nie zrobią, nie? No. Ja no tutaj mogę powiedzieć, że zawsze są dwie osoby do tego. Nie ma czegoś takiego. Jo, to jest pułapka duchowa w moim odczuciu, że i to są właśnie te pułapki w tych bliźniaczych płomieniach szczególnie, że ty się możesz zmieniać, tylko ty, a on będzie się zmieniać. Prawda jest taka, że no, jest coś, tylko to się może tak zmienić, że ty będziesz po prostu po tym odejdziesz z tego miejsca. Tak się to może zmienić. Bo prawda wygląda tak, że oczywiście, że jak że ty uzdrawiasz to wewnętrzne dziecko, zaczynasz zwracać uwagę na to, co tam odpalają, jakie tam programy, jakie tam mechanizmy odpalają, to prawda jest taka, że ta twoja frekwencja się wznosi. To jest fakt. I fakt, że do pewnego momentu zmienia się ta relacja, ale Ja, do pewnego momentu, w końcu jest tak. blokada,
Bo to nie ma tak, zaś na przykład jak, nie wiem, baba się rozwija, chłop się rozwija, często w związku jest tak, że i jeden się rozwija, a drugi po mojemu wyjebane jaja i tak się oglądam, jak ty się będziesz rozwijać, to ja się tak poprzyglądam i się da przyglądać, bo oni widzą, i obie się teraz jak działo, ile kosztuje właśnie przerobienie tego wewnętrznego dziecka, tych programów, kosztuje mi teraz chodzi energii, łez, zderzeń się kurwa z pociągiem, ze ścianą, wzlotów, upadków, u mnie to jeszcze, bo ty gadałeś, jak to u ciebie wyglądało, co nie, u mnie no to moje całe ciało reagowało, nie na zasadzie jakichś tam dreszczy, no żigą, biegunki, czyli czyści, totalne oczyszczenie, no nie, i wiesz, płacz, nerwy, wyrywanie włosów z głowy. Ja to widzę, że już dużo. Chyba, no, na środku mi trochę zostało. No, nie? Ale to tak się odbyło, tak ten proces wyglądał. I jak ja też słyszę, jak ludzie gadają, że od, nie wiem, oczy otwarli, oni się przebudzili, no to jak już takie coś słyszę, będą, no ja, pięknie, kurde, to zaś wyparcie totalne. To, nie? Nie, ja tego, no nie wierzę też w takie przebudzenia, nie? To są też właśnie dużo, dużo teraz mamy takich tych pułapek spirytualności duchowych, bo my są tutaj jedną częścią tu w górze, ale my są mocno nogami no, na tej ziemi. Muszą, my mamy po prostu mieć te człowieczeństwo dali mamy mieć w sobie i my to przeżywamy wszystko, oczyszczamy te wszystkie rany, które tam nastąpiły. I to, coś ty powiedział, nie ma czegoś takiego, że jeden robi, a drugi nie. Ja bym w takim związku nie chciała być. Bo ja chcę wejść na przykład w związek świadomy, że przychodzi facet, który wie, Asia, ja mam na przykład, ja znam moje słabe punkty i moje tematy, godą ci, nie? I powiem mu, ja mam to, to i to, to mi odpalą. I to nie jest tak, że skarpetki to będzie... A to nie jest tak, kobiety, ale teraz, to nie chodzi teraz o to, że my będziemy, no te programy będą odpalać do końca życia. My będziemy je szybko zauważać, i my będziemy umieli z nimi zrobić to, co mamy zrobić. Nie to, że ktoś ma coś zrobić do nas, tylko my mamy wziąć odpowiedzialność za to. I teraz, jak się spotka tych dwóch dojrzałych ludzi, którzy chcą pracować nad sobą, to on powie, wiesz, ja mam na przykład to, 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 to jest mój słaby punkt, gdzie mi cały czas odpala. Na przykład poczucie winy. On reaguje z poczucia winy na wszystko praktycznie, nie? To jest taki słaby punkt, nie? I na przykład ktoś mi coś powie, albo ja coś tam zrobię i zaraz mam poczucie winy. Nie? I jak już ci partnerzy się znają, w których punktach oni reagują i obydwoje biorą odpowiedzialność, że ja by tak go oczywiście nieświadomie do tej rany żgać, ale on wie, że ja mu krzywdy nie chcę zrobić, tylko on wie, aha, co to ze mną jeszcze zrobiło, nie? Badł se to i se na przykład wychodzi na spacer i se to załatwił sam z tym wewnętrznym dzieckiem i se do tego wewnętrznego dziecka godo, ja tu jest do ciebie, znajdziemy rozwiązanie, ja cię już nie opuszcza, byda zawsze przy tobie. Ja, ale Asia, to dobra, ja cię rozumiem, ty teraz godzisz zaś z pozycji już po tuningu. Chodzi mi o to, że... W trakcie tuningu. Ale to po tej, wiesz, wstępnej części tuningu, ja? No. Chodzi mi o to, że teraz jest część ludzi, bo tu tak, oglądałem ten kanał i fest świadomi ludzie, naprawdę fest świadomi i no świadomi nazwijmy to tak o, każdy jest z nas w innym miejscu, bo specjalnie tak pokazuje, że kto chodzi o płaszczyznę, a nie tam wysokość. Teraz część ludzi sobie będzie myślało tak, co wchodzą na ta droga dopiero, że jak on sobie będzie gadać no, ze swoim wewnętrznym dzieckiem, na zasadzie ja cię uleczę tego, to się to uleczy. I, nie, no i wiesz, to jest następna pułapka. I o tym muszę fest uważać, muszę uważać na to, że tych odbiorców tu jest wiesz, na serio dużo. I też, kochani, też zwróćcie uwagę, że naprawdę my się staramy, żeby to było wszystko w punkty, ja? Żeby to pasowało. No bo ja na pewno godę już takim, tak jak żeś to powiedział, masz racja w tym, że... Panie, godę po tym radykalnym wybaczeniu. Te wszystkie tam koncepty, to też właśnie tutaj trzeba na wszystko uważać, nie? Żeby się nie zakleszczyć w jakimś danym koncepcie, nie? Każdy znajdzie swój sposób na to, żeby się tam z tym poradzić. Tak samo te wewnętrzne dziecko może stać się konceptem, nie? Mhm. Bo to też z jakimś czasem ono już będzie nie tak aktywne, nie będzie to już tak aktywne. No ile to idzie kurwa przerobiać, to nie? To już po tym będzie szło tak. A obecnie, a dobra, a teraz na przykład, bo to godomy, te wewnętrzne dziecko jeszcze często mylą,
z tym lustrzanym odbiciem. Oni to biorą jako jedno, że wewnętrzne dziecko wykrywało mi teraz jakiś plan i ona na niego patrza i sorry, i dalej muszę zapierdalać, tam grzebać, nie wiem, przepraszać się, przytulać, napierdalać, bo to już nie No, było. gdyby do usranej śmierci I dalej to wiesz, moja wina. no, nie, no ale to gadasz o tym lustrze teraz zaś. No bo to jest powiązane, bo ja zaś go tam właśnie ludzie, co zaś do mnie dzwonią za niej, że ciężko jest to rozeznać wszystko i ten moment, Tak. kiedy możesz powiedzieć, kurwa. No właśnie, co chcę ci to powiedzieć, że jest taki moment, że Kurde. jak już są my tak daleko, że mamy te swoje wartości, nie? Bo tu też jest bardzo ważne, jak są my w jakimś związku albo wchodzimy do nowego związka, ten człowiek, co wchodzi po jednej stronie i po drugiej, on musi wiedzieć, jakie on ma swoje wartości tak prawdziwie. Poczuci właśnie, o. Swoje takie najważniejsze punkty, 5 punktów, na przykład tych podstawowych, co jest moją, jakie są moje wartości, prawda, lojalność, uczciwość, wierność, to są moje na przykład punkty. I pojawia się jakoś dana osoba, no i tam coś zaczyna grać, ale on na przykład w jakimś punkcie gwałci te moje 5 punktów, które nie mogę z nich zrezygnować. Rdzeń, no. To jest ten mój rdzeń. Jak to nie będzie, nawet jakby czuła do niego miłość i tak dalej, to ja nie mogę w to wejść, bo już wtedy w tym momencie zdradzą ta swoja pierwotno istota, która jest we mnie po prostu, bo ona już zaczyna się czuć niewygodnie, nie? Dlatego to musi być też mocno określone, żeby ludzie wiedzieli, jakie są ich wartości, bo większość ludzi, jak się ich spytasz, oni nie wiedzą. I też po tym, jaki... Ale jest w ogóle, bo my jako Polacy mamy, sorry, ale tak wjebany w głowa No. program poczucia własnej wartości. No, ale to jest nauka na całe życie, te poczucie wartości. I nawet ci, co dostali od rodziców te poczucie wartości, to jest zaś w drugą stronę odjebane. Oni mają totalnie zaś w drugą stronę. To ja wolę być w tej stronie, co jest troszeczkę pokorniejszo, ale bo tamci mają tak, że oni nie widzą zaś, że odchył mają w drugą stronę. Nie? Tu trzeba być tak wyważonym. Ja też dlatego takich słów używam, żeby nas żaden za słówka nie chytał, bo każdy tu jest inny w tym wszystkim. I teraz to, do czego zmierzam? Do tego momentu, jak ja cały czas mam odbierać tylko te lustro, do momentu jak coś mnie dotyka, że coś to ze mną robi, to ma do czynienia z moim wnętrzem. Ale w momencie, jak ja już nie odczuwam tego wyzwalacza, to ja mam postawić granicę. I to jest właśnie, to jest dobry też moment, żeby my wykręcili, przynajmniej pauza, bo tu już chyba około godziny będziemy nagrywać, czas szybko leci, a to jest dobry moment a propos granica. Ja się zgadzam z tobą w 100%. Ja przeholował ta granica. Ja się dopiero całkowicie niedawno nie wiem, nauczył się, uta stawiać swoich granic. To jest najtrudniejsze. Bo ja kiedyś tego nie miał. Ja zawsze ludziom dowołał cały czas dowołek. My mieli ten mechanizm też ratownika mamy w sobie. Ci ludzie, którzy właśnie tym w rodzinach różne mechanizmy my wytworzyli. Jedni wytworzyli mechanizm klauna, jakiegoś śmieszka, a ja na przykład wytworzyła mechanizm ratownika. I ja ratuję cały świat, co ratować, nie? I po tym, że się tak dojechała, że mnie z butów wypierdoliło, nie? Bo mi brakło energii do mojego życia, bo że do wszystkich się poświęcała i w końcu, żeby się pod trawnikiem znajdła, nie? No i tu tak ważna jeszcze rzecz a propos dawania i brania, to już na samej końcówce. W związkach często jest tak, że jeden na przykład dowo, drugi kurwa bierę, no to jest nie i nie oddowo. Ale właśnie bo to zaśmy to jest tu ta nie, harmonia, to musi nie, być zrobione. Ale ja ci powiem, jak to działa. Jak będą dwa żebroki, którzy są, mają kieszenie, kapsy mają wypełnione na zewnątrz i przyjdą do związku i ty dej, ale z czego można dać, jak że się pusty dzban? My niby są... Ja lubię to określenie. Ale ja godzę teraz jak dwa potrzebujące narkomany na głodzie przychodzą do związku i po prostu chcą brać, a nie masz czego. I teraz ci powiem, jak to będzie działać w tej harmonii. To będzie w tym momencie działać i to działa na zasadzie, tak, na podstawie tego, jak ty na przykład patrzysz na malutkie dziecko, które się urodziło, to ci wypływo z twojego źródła ci wypływo miłość do tego dziecka. I teraz jak tych dwóch ludzi, którzy już do tego swojego dziecka ty ladowają tego poczucia miłości własnej, zapełniają te wszystkie dziury poszatkowane, to oni po tym, jak stoją przed sobą, to oni chcą tylko się dzielić. Tak. To wypływą.
I tam jest harmonia i jest taki przeplatani. Jeszcze więcej dawać. Ja i ty, czyli to ty jest chcesz klasyk, dać, który my znamy od ty chcesz zawsze. dawać, bo ty masz tego do siebie tyle, bo ty sama se, bo ty sam se to ze źródła pobierasz. Po prostu źródło, Bóg, jak to kto zwie, napełnia cię tak i ty wiesz, że ty jest z nim połączony i na zewnątrz ten mężczyzna czy kobieta, ona ci tego nie musi dawać, bo ty to sam możesz sobie zapewnić. To jest ta odpowiedzialność. Ale jak to chodzi do tego związku, to ta miłość się tak wypływa, że nie ma już tego poczucia braku w tobie i poczucia tego, że on ci coś musi dać, tylko ty z tą chęcią wypływa to z ciebie. Bo teraz prawdziwą miłość, czym ona jest? Ona nie jest tym, żeby dać z powrotem. Ona chce się tylko dzielić. I ona nie oczekuje w zamian niczego. Nie powiesz, że dostanie. Tak, bo ona po prostu... Kurwa, no to automat działa, bo no, my odpisamy, tak, my, że to w końcu zacznie działać. Zajebiście, to całe życie my są przygotowywani do tego, żeby dować, więc my już są gotowi na nowy świat. Ale my musieli się najpierw napełnić. My byli puści, po prostu wybrakowani, wycyckani tak jakby, nie? Wyssani po prostu, bo my tyle dawali. Ale dlaczego? Bo my chcieli miłość dostać na zewnątrz. My chcieli ta uwaga. Proszę cię, ja tu też jest, nie? Daj mi, bo ja jest taki żebrok, że ja potrzebuję tego, nie? Tak jest, że dwóch żebroków, większości związków tak jest. Dopiero w tych rychtych świadomych, gdzie następuje to branie tej stuprocentowej odpowiedzialności za siebie, danie sobie tych wszystkich potrzeb, jak ja sama sobie mogę po prostu większość potrzeb zapewnić. I to nie chodzi o to, że my są Zosie, Samosie i my nie chcemy mieć fajnego faceta obok siebie. Freda, to zostawimy na następny odcinek, ja? Dobra. No, bo my tak będziemy gadać jak na świecie, czy dla Pola, to nie rzeka. Ale myślę, że ta tematyka się wam, mam nadzieję, że przynajmniej podoba, ta forma naszej gotki. No i co? I słyszymy się za niedługo? Nie wiem, to jak popłynie, nie? Jak... A popłynie, co kurwa nie popłynąć. Jak chcecie się skontaktować, no to wszystkie namiary będą w opisie tego filmu. Jak potrzebujecie tłumacza na język polski, to też dajcie znać, chociaż myślę, że aż tak fest no nie było. Się starali, nie? Tak richtig nie szwargotać po śląsku, nie? Więc czegoś trzeba umieć, nie? Pierdolę, jasne, pierdolę. Dobra, dobra, trzymajcie się, cześć, cześć. Na razie.